Witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji. Ćwiczenie skal stopniami. No sobie już troszeczkę powiedzieliśmy w lekcji wcześniejszej. Mam nadzieję, że to już masz otwarty umysł i wszystko jest ok, w porządku i będziesz chłonąć jak gąbka. Przygotowałem 22 schematy. Wszystkie będą oczywiście do pobrania, do przećwiczenia w PDF-ie oraz w Guitar Pro, tak więc tutaj zupełnie się nie przejmuj, jeżeli coś tutaj nie będziesz widzieć, nie będziesz ogarniać do końca. Schematy, tak jak już sama nazwa wskazuje, no po prostu to są schematy, trzeba ich się nauczyć, trzeba też je zrozumieć, o co w nich chodzi. Najbardziej podstawowym schematem, najbardziej można powiedzieć takim liniowym, który możemy stworzyć, jest schemat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 oczywiście jest następną jedynką, prawda? Czyli 8 w nawiasie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej możemy to grać. Na przykładzie skali C-dur. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Prawda? Znaczy, no wiadomo, musisz traktować 8 i 1 jako to samo. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zagrane przez dwie oktawy, czyli od C do C. Jeden sposób ogrywania schematu jest schemat wstępujący. Wstępujący, czyli od niskiego dźwięku do wysokiego. Sama nazwa wskazuje, czyli na przykład to. Drugi sposób to jest zstępujący, czyli schodzący. Wspaniale, wszystko jest tutaj rewelacyjnie. Wszystko jest jasne. No, tutaj słyszymy skalę zagraną liniowo, bez żadnych pauz, bez żadnych kombinacji dźwiękowych, bez piórkowania gęstszego, prawda? Tutaj chodzi po prostu o to, żeby palce przebiegły po całym gryfie, tam i z powrotem. Oczywiście muszę dodać jedną bardzo ważną rzecz, żeby włączyć sobie metronom, na przykład tempo 60, tym i sobie grać od tego 60. Poszczególne dźwięki w tempie 60. Ok, ja wiem, że to może być troszeczkę, no śmieszne od 60. Czemu tak wolno? Dobrze, jak zagrasz wszystko przez na przykład przez dwie oktawy, albo chociażby przez jedną, nawet możemy się skupić, że te schematy, które dostaniesz do ściągnięcia, ogrywać przez po prostu jedną oktawę. Chodzi o złapanie tego schematu, bo ciężko byłoby rozpisywać przez cały gryf. Chodzi o samo załapanie. Właściwie możemy powiedzieć, że wystarczyłoby, żebym Ci dał cyferki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i już masz sposób ogrywania od pierwszego do ósmego, od ósmego do pierwszego, prawda? Czyli wstępująco, wstępująco. Jak dobrze zagrasz, to zwiększasz sobie na... Mamy dwa wyjścia. Zwiększamy co 5 uderzeń, czyli z 60 do 65. To już jest taka różnica, którą się odczuwa, albo z 60 do 70 to już jest taka troszeczkę mocniejsza różnica w tempie, już wyraźnie słychać, bo zmienianie tempa o 1 zupełnie nie ma sensu, chyba że mamy bardzo trudne jakieś solówki do wyćwiczenia, to wtedy możemy sobie zwiększać co jeden i niezauważalnie widzimy różnicę w tempie. Ale ręka się, prawda, przyzwyczaja, coraz szybciej. Ja zwykle robię tak, że po prostu sobie zwiększam co 10, czyli na przykład gram coś w tempie 10, 65, to później gram 75, 85, 95 i tak dalej. Oczywiście możemy zrobić tak, że jedno uderzenie na jedno uderzenie metronomu, prawda? Jeden dźwięk na uderzenie metronomu, możemy zrobić dwa dźwięki na uderzenie, dwa dźwięki zagrać na jeden metronom, trzy dźwięki na jedno uderzenie metronomu, cztery dźwięki na jedno uderzenie metronomu. 1 do 1, granie 1 do 1, jeden dźwięk plus jeden dźwięk metronomu jest najbardziej, można powiedzieć, takie trzymające nas w ryzach czasowych w tempie, bo wiemy, że mamy, słyszymy metronom pyk i wtedy dźwięk jest pyk, 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 wtedy są dźwięki. Jeżeli mamy dwa uderzenia gitarowe, a jedno metronomu, to musimy tym, dym, tym, dym, to co tutaj macham ręką, tak dziwnie,
gestykuluje, to jest uderzenie metronomu i musimy zmieścić się równo w czasie. Czyli raz, dwa, raz, dwa, nie, raz, dwa, raz, dwa. Prawda? Bo wtedy gramy już zupełnie inny schemat rytmiczny. Chodzi o to, żeby równo w czasie rozbić te dwa dźwięki. Jeżeli mamy jedno uderzenie metronomów, to wtedy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Prawda? Jeżeli mamy jedno uderzenie metronomu, a cztery mamy zagrać dźwięki, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tak samo może być pięć, tak samo może być sześć i tak dalej. Bo metronom na przykład, jeżeli ma tempo 300 uderzeń na minutę, to wcale nie jest takie zawrotne tempo dla ręki. Dopiero zaczyna się robić zawrotne, jeżeli my zaczynamy grać gęściejsze wartości rytmiczne. Ale oczywiście, dobra, o czym my tu mówimy? My na razie zaczynamy tak naprawdę przygodę i mimo, że dopiero powiedzmy gitarę masz niedługo, to ja już tutaj cisnę, prawda, z improwizacją, z takimi rzeczami, więc właściwie przepraszam bardzo, że się tak zapuszczam. Skupmy się na razie na jedno uderzenie metronomu, jeden dźwięk. I ten pierwszy schemat właśnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolejny schemat, jaki mam, ściągnę, popatrzę sobie do ściągi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Op. No, co takie uburzenie? Pięknie, z takim delayem to można grać cały czas. Czyli po prostu gram do septymy skalo pochodnej, czyli do septymy akurat w tym momencie wielkiej, gdybyśmy mieli skalę molową, to byłaby septyma mała. Chodzi do siódmego dźwięku tej skali i wracamy się z powrotem do niego, prawda? Jak nie trudno się domyślić, że gramy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, siódmy, szósty, piąty, czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Jak nie trudno się domyślić, możemy zagrać to później dalej. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, ósmy, siódmy, szósty, piąty, czwarty, trzeci, drugi. Czyli przesuwamy się o jeden dźwięk według skali do góry, prawda? Zaczynamy najpierw od C, później od D, później od E, później od F, od G i tak dalej. I już było wyraźnie widać, że ta melodia zaczynała się troszeczkę tworzyć, bo jeżeli ja grałem cały czas te 7 dźwięków, no to troszeczkę dobra. To mogło być fajne w kontekście jakiegoś tam podkładu harmonicznego na gitarze, ktoś tam gra nam jakiś ten, prawda? W relacji do tych dźwięków, które tutaj grałem, to ta jedna gitara mogłaby w kółko grać te 7 dźwięków, prawda? Tylko się zmienia podkład i już się zaczyna coś dziać fajnego, prawda? Mam nadzieję, że już widzisz, jakie bogactwo kryje w sobie, no chociażby to już na tych dwóch przykładach, jakie bogactwo kryje w sobie granie tych schematów, bo tu właściwie można było trochę powiedzieć, że no nie trzeba myśleć. No nie trzeba myśleć, bo no ale troszeczkę tak jest, że po prostu jakby palce im dłużej to gramy, tym palce lepiej się poruszają po strunach, tym mózg też lepiej wyłapuje, bo mózg wie, że gramy do septymy. I można zakończyć na tym dźwięku. Teraz z powrotem do tego pierwszego schematu od 1 do 8 i z powrotem. Czyli zaczynam od pierwszego dźwięku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, od drugiego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, od trzeciego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czwartego i tak dalej, więc jakby w domyśle dalsze ogrywanie zostawiam już Tobie, po prostu, żeby wgryzać się w kolejne
kolejne ciągi tych dźwięków. Kolejnym schematem mam od 1 do 6. Teraz grałem od 1 do 6, tylko przesuwałem się, czyli grałem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, szósty, piąty, czwarty, trzeci, drugi, pierwszy, później drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Czyli tak samo przesuwamy się o jeden dźwięk. Oczywiście możemy tu się przesuwać wzdłuż dwóch strun tylko, bo jeżeli skala C-dur ma C, D, E, F, G, A, C, D, E, F, G, A, to możemy jechać wzdłuż strun. To trochę dla palców wtedy jest dużo, dużo, dużo łatwiej, bo wtedy, no wiadomo, znowu się kłania, jakie dźwięki tutaj są w tej, na tych dalszych progach, prawda? Więc jakby to powoli przebrniemy. Zobaczysz, przebrniesz powoli przez te dźwięki. Bardzo dobrym właśnie ćwiczeniem jest granie skali C dur, skali A mol. C dur ma C, D, F, G, A, B, C, a A mol ma A, B, C, D, E, F, G. Mówiliśmy Amol, czyli eolska, cedur, czyli jońska. No dlatego, że nie mają tych dźwięków, tych krzyżyków, więc jakby zapamiętujemy już gryf w dźwiękach ABCDFG. ABCDFG, czyli właściwie już 7 dźwięków mamy mniej więcej obcykanych. Ja przynajmniej w ten sposób, mi to bardzo pomogło, jak ja się uczyłem skal. Kolejnym przykładem mamy 1, 2, 3, 4, 5, to co powiedzieliśmy już wcześniej. 1, 2, 3, 4, czyli po prostu gramy po 4 dźwięki. Już fajnie brzmi, a gram to zwykły schemat 4 dźwięki. Tylko oczywiście muszę się trzymać tych 4, prawda? Że nie dy 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 dy. No wtedy to właściwie wyjdzie znowu, że gramy 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A my tu graliśmy 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 i tak dalej w górę. Następny to jest 1, 2, 3. No można powiedzieć, jakie to jest proste. 1, 2, 3. Melodię grana do tercji. Ty, 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 ty. Bo tutaj teraz chodzi o to, że pierwszy i ostatni dźwięk, no i te wszystkie, które tam są w przelocie, można powiedzieć. 1, 2, 3, 4, drugi, trzeci, 1, 2, 3, czyli drugi w środku. To też się słychać, ale pierwszy i trzeci bardzo, można powiedzieć, mocno się zaznaczają. Pierwszy i ostatni. Bardzo mocno się zaznaczają, prawda? Tak samo jak graliśmy tą septymę. Słyszeliśmy pierwszy, siódmy. Tak samo tutaj było. Ja akurat sobie to troszeczkę tutaj ubarwiłem, że nie grałem 1, 2, 3, 2, 3, 4, tylko grałem po dwa razy. Każdy z tych, prawda? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery, trzy, cztery, pięć, trzy, cztery, pięć, cztery, pięć, sześć, cztery, pięć, sześć, pięć, sześć, pięć, trzy, siedem, pięć, trzy, siedem, sześć, siedem, osiem, sześć, siedem, osiem. No już się tworzy naprawdę. Mam nadzieję, że to widzisz, mam nadzieję, że to rozumiesz i będziesz to ćwiczyć. 1, 2. No tutaj właściwie 1, 2. Czyli mamy, posuwamy się co sekundę. Czyli gram pierwszy, drugi, drugi, trzeci, trzeci, czwarty.
Zauważ, jak prosty schemat. Tylko pierwszy, drugi dźwięk gramy.